Jak tam, Huck? Jest dobrze. Piec to nie koniec pracy. Musimy dołożyć odstojnik, żebyśmy mogli jakoś dosmaczać nasze alkohole. Jakoś nie chcę chodzić. Nasz odstojnik to dębowa beczka. Lepiej ją podnieść. Zbudujemy skrzynkę, którą będziemy wsuwać do środka. Trudno wyczyścić owoce z odstojnika. Zrobimy cylinder, który będzie łatwy do mycia. Tak będzie łatwiej. Dodając zboże do odstojnika, mamy nadzieję poprawić smak, ale tak naprawdę chciałabym je zobaczyć w kotle. Postaram się znaleźć jakiś sposób, żeby to osiągnąć. Chciałam spróbować destylacji na zbożu, bo alkohol będzie smaczniejszy. A my chcemy to zrobić szybciej i łatwiej. Wiem, że jest bystra. Sporo mi pokazała i chętnie słucham. Ale zrobi się poważny problem, jeśli przez nieuwagę przypalimy zboże. Długo nad tym myślałam i kupiłam kosz, podobny do tego, którego używacie. Jest z siatki filtracyjnej, tak drobny, że ziarna przez nią nie przejdą. Żadne cząsteczki zacieru nie opadną na dno. Dlatego zbudowaliśmy to, żeby wyeliminować to. Jest bardzo trudno składniki. Jeśli coś się stanie, stracimy kupę forsy. Istnieje możliwość, że to zepsujemy, ale jestem przekonana, że warto zaryzykować. Jeśli się nie uda, obiecuję zrobić nowy zacier i wejść do kotła, żeby go wyszorować. Dobra. Spróbujemy. Zgadzasz się, Mark? Będę cię trzymał za kostki. Każdy ma nowe metody i każdy może się czegoś nauczyć. Jeśli jej pomysł będzie lepszy od mojego, to przy nim zostaniemy. Nigdy nie widziałem, żeby coś tak dobrze pasowało. Podoba mi się, jak wyszła ta bimbrownia. Zostało tylko kupić zboże i nastawić zacier. Jeszcze nie widziałam tak ładnego destylatora. Czuję się jak w bajce.